Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Ace Attorney. Tym razem w marynarce, ale z nieco smutkiem w sercu, ponieważ nie spotkamy się już codziennie. Jak pewnie zauważyliście, wczoraj przed odcinka nie było. No, jeżeli nie wiecie, o co chodzi i się zastanawiacie, być może jesteście na pierwszy raz, przypominam, w poniedziałki zazwyczaj daję specjalny post na kartę społeczności oraz na Discorda. No, oba polecam zerknąć na Discorda właściwie kiedy tylko możecie. Na kartę społeczności zazwyczaj w poniedziałki, pozostałe dni raczej tam nie pisuję. Chyba, że jest coś ważnego. No i wyobraźcie sobie, że no, minęły ferie, skończyły się ferie w ostatnich województwach. Chciałem zrobić taki event feriowy. Przyznam, że nieźle mną przeorał, jestem taki zmęczony realnie, aczkolwiek no teraz będzie tego trochę mniej. Szczególnie oberwało się serii z Ace Attorney, bo było jej po prostu nad wyraz dużo. Ja żadnej serii nie prowadziłem daily, że tak powiem. Nie pamiętam, kiedy taka ostatnia seria była, szczególnie ta druga, która przez ponad miesiąc miała codzienne odcinki. No i dlatego też stało się, jak się stało. Ale nie ma, że tak powiem, problemu. Myślę, że i tak będziemy dobrze się bawić z trzema odcinkami. Gdyby jeszcze kot mi nie skipował dialogów, byłoby cudownie. Co się działo w Ace Attorney, już trochę zapomniałem, bo ostatnio miałem takie coś, że dużo miałem na ręce do przodu i dopiero teraz siadam. Ale no, jesteśmy w sprawie trzeciej. Ostatnio była kwestia tej wiadomości opisanej na podłodze. No i coś tam było testowane przez tego współtwórcę zespołu z Gavinem. Tego nie pamiętam, że się nazywał Deiran? Czy to było jego imię na ekranie? Zaczynajmy. Popracujmy nad odkryciem innej tajemnicy, dobrze? Ciekawej tajemnicy dotyczącej Maciego Tobaja. O czym ty mówisz? Fräulein Detektyw, proszę, zaakceptuj moje przeprosiny. Otrzymałem słówko, że pozwany może tak naprawdę widzieć tuż przed procesem. Wydawało mi się to być zbyt męczące, żeby ci przekazać. No, prawie mnie przekonałeś. Czy to nie budzi prostego pytania? Cóż, jasne. Dlaczego Maciej udawał, że nie może widzieć? Dokładnie. To nie ma za bardzo sensu. Jak myślisz, Herciolasty? He? Ja? Maciej Tobaj udawał, że jest ślepy. Wiesz dlaczego? Skąd on może wiedzieć? Poczekaj, prokurator Gavin wie dlaczego, prawda? On jest znany. On wiedział o tym od początku procesu. On cały czas nas wodził za nos. Naprawdę w tym momencie bardzo ładnie rozgrywa ten proces Gavin, już o czym wspominałem parokrotnie. Ha? Coś nie tak? Myślisz, prawdopodobnie, że to jest jakaś gra? Wiedz, że w momencie, kiedy usłyszałem o raporcie, wiedziałem dlaczego. Chyba ludzie, którzy sprzedali ponad milion kopii swojego utworu, naprawdę są ponad wszystkimi. Co to ma wspólnego z czymkolwiek? Bo oni są mądrzy, po prostu i rezolutni, mój drogi Apollo. Był powód, dla którego Maciej Tobaj udawał, że jest ślepy. Ale to nie było dla swojego własnego dobra. Teraz rozumiesz? Nie było dla niego? Cóż, panie Justice? Może pan zaprezentować dowód, który pokazuje nam, dlaczego pozwany musiał udawać feign, blindness? Feign to podejrzewam, że oznacza właśnie udawać, ale nie jestem tak pewien, tak w 100% pewien. Tak siak mam pewien pomysł, co to może być. Także spróbuję. Zresztą zawsze wolę prezentować, najwyżej się pomylę. Nie, chyba w całej grze, w całej historii dotychczasowej były chyba tylko dwie sytuacje takie gdzieś tam mi świtają, gdzie rzeczywiście nie mogliśmy nic pokazać. Nie, no może trochę więcej, a raczej co do zasady mamy jakiś dowód. Maciej nie miał powodu, żeby udawać, że nie widzi. Co oznacza? Nie, to niemożliwe. Jezu, Schauher, czy lasty. Chyba coś ci wpadło do głowy. A, dlaczego nie mogę sam takich rzeczy rozminić? Nie widzę dostawać wskazówek od tego królesia. Bardzo dobrze, spójrz na to. Dlatego on udawał, że nie może widzieć. Wydaje mi się... Cześć, to zobaczę. Tak, jestem prawie pewien. Tylko muszę zobaczyć. No mi się wydaje, że tu chodzi po prostu... No, sam Klatnier powiedział, że nie chodziło o niego. Więc myślę, że trzeba uderzyć w pocztówkę, która tak jakby była związana bardziej z lustrzanką niż z samym Maciem.
To jest... Lustrzanka? Lustrzanka i Marci to baj. Proszę przypomnieć sobie ich związek. Właściwie ich unikalna umowa przez lata, zanim odwiedzili nasz kraj. Lustrzanka i pianista... Zawsze chodzili razem. Ona prowadziła go za dłoń. Teraz, kiedy wchodzili na scenę, ne? Prowadziła go do pianina. Ona szła aż tam z nim. Zgadza się, ponieważ on był ślepy. Prowadziła go przez cały ten czas, nigdy go nie wypuszczając. Zawsze, Jednak, dowiedzieliśmy się czegoś, co sprawia, że ta umowa jest wyjątkowo dziwaczna. Peculiar to jest chyba dziwaczna, ale się upewniam. Peculiar oznacza osobliwa, no taka specyficzna, dziwna. Maciej mógł widzieć. Dlaczego cały czas tak działali? Cóż, czy to nie było... Czy to nie była część ich występu? Myślę, że jest prostsze wyjaśnienie. Maciej nie musiał być prezentem przez rękę. To może oznaczać tylko jedno. Naprawdę? Naprawdę. To było w drugą stronę. Boże, ona jest ślepa? Ten, kto musiał być prowadzony za rękę, to... była lustrzanka. Co takiego? Mówisz, że pani lustrzanka jest... że ona jest... Tak, Wysoki Sądzie. Lustrzanka jest ślepa. Co? Ciekawe, czy to, że to jest lustro i to, że ona tak była blisko tego... Tobaja oznacza, ma jakiś taki większy sens, większą głębię, bo to w sumie jest taki fajny motyw. Spokój! To jest szalone, prokuratorze Gavin! O co chodzi? Proszę rzucić trochę światła na to szaleństwo. Obrona... zwróciła uwagę na coś oburzającego. Jedyne, co jest tutaj oburzające, co widzę, to to, że obrona... ma duże czoło. Nie wiem, coś w tym stylu. Ale widzę, że nie jest takie duże na marne tym razem. On ma rację. Ale to nie ma sensu. Tarcie, ona nie miała być malarką krajobrazu na podstawie dźwięku czy coś? Cóż, skoro ją tutaj mamy. Może zapytamy samą lustrzankę. Na pewno wciąż jest czeka w poczekalni dla świadków. Apollo, co to znaczy na naszej sprawy? Nie pytaj mnie. Nie miałam pojęcia, że ona nie widzi. Nie mogłem sobie nawet to wyobrazić aż do teraz. Strażnik, proszę sprawdzić tę lustrzankę. On tutaj przychodzi z aparatem. Lustrzanko? Bardzo mnie to mierzi, że muszę cię do nas wołać w ten sposób, a jednak muszę. Proszę, nie martw się mną. Te oczy, ona naprawdę nie widzi? Naprawdę? To prawda. Jak zabawne jest to, że malutkie kłamstewko narodzone w... gdzieś tam w Borginiani jednego dnia wyrośnie do... takiej historii na cały świat. Więc pani jest... Tak, jak wspominałam wcześniej. Nie pamiętam niczego sprzed czasu, kiedy byłam lustrzanką. Wiem też, że moje wspomnienia zaczynają się od ciemności. Słowo światło nie ma znaczenia dla lustrzanki. Rozumiem. Może przypomnisz sobie, że mówiłem coś takiego na samym początku tego procesu, Herculasty. Co takiego? Chyba mówiłem, jak to niefortunne, że ta zbrodnia nie ma bezpośredniego świadka. Chłop po prostu jakby już grał w tę grę. O. Teraz, lustrzanko, muszę zadać ci jeszcze jedno pytanie. Czy zeznasz przed sądem o swoich oczach? Oczywiście. Ha! Niezła jest. To nie była nigdy moja intencja, żeby was oszukiwać. Mogę rozpocząć, Wysoki Sądzie? Tak, oczywiście. Też przyznaję, że trochę się podrubiłem. Chyba wszyscy się tutaj trochę podrubiliśmy, Wysoki Sądzie. Okej. Nie pamiętam,
żadnego światła. Debiutowałem na tym świecie z ciemności i dźwięku. Mój producent przyszedł do mnie z tymi słowami PR-owymi, zanim się o tym dowiedział. Więc jak się głupio by to nie brzmiało, musiałam udawać, że widzę. Wszyscy z moich pracowników wiedzieli, oczywiście. Ale nic więcej. Okej. Ostatnie słowa mnie bardzo ciekawią. Ale to jest sprawa morderstwa. Przepraszam. To była część mojej umowy. Miałam zachować moją ślepotę w sekrecie, nieważne co. Muzyka jest dla mnie wszystkim. Nigdy nie wyobrażałam sobie czegoś takiego. Powiedziała nam prawdę na początku, kiedy powiedziała, że ona nic nie widziała. A ten... Boże, Klatier, spokojnie, byłeś bardzo mądry, zauważyłeś. Już nie musisz się tak na każdym kroku tutaj przed nami po prostu wywyższać. Bardzo dobrze. Czy obrona ma coś do dodania? Chciałbym przesłuchać świadka. Ale o co tutaj pytać? Jest jedna rzecz w jej zeznaniu, która mnie zastąpiła. A, wyrzuć to z siebie. Drożnia, zrozumiesz. Jak ważne jest myślenie za siebie. Bardzo dobrze, obrona może przejść do przesłuchania, ale... Proszę uważać, sąd nie tolerował żadnych pytań, które mogą zestresować świadka. Okej. Jest tylko jedna część, która mnie zastawiała. Pozwólcie mi zapytać o to i ja będę szczęśliwy. Ja mimo wszystko chyba pozwolę sobie zaryzykować. O, w ogóle jest ta bransoletka. Pozwolę sobie zaryzykować i mimo wszystko zrobię zapis, zobaczyć, czy mogę ponaciskać na różne teksty. Dark Shard, no mnie najbardziej interesuje ten piąty. Nie pamiętam żadnego światła. Więc nie wiesz, dlaczego oślepłaś? Nie wiem. Może się tak urodziłam. Nie ma sensu naciskać na jej przeszłość. Mogę dodać, że to jest bardzo delikatny temat. Chyba nie możemy rozsądnie oczekiwać, że pan Justice zrobi coś delikatnie. Hej! Dlaczego... Ach, muszę wziąć gumoki, oddech się sproić. O czym jestem teraz jest wszystkim, co mam. Ale to jest chyba wystarczy. Nie, dobra, chyba nie ma sensu o to pytać. Zapytajmy o to ostatnie. Każdy z moich pracowników wiedział? Oczywiście, ale nic inny. Nie mówisz, że twoi pracownicy wiedzieli, czy to też tyczy się pana Letosa? Oczywiście, on był moim menadżerem, więc on wiedział. I to mnie zostawiało. Czy coś się stało, panie Justice? Chyba wiem, co męczy aż młodego obrońcę. Myślę o tym, kiedy odkryto ciało, tak? Czy on ma rację, Apollo? Tak, tak myślałem. On żyje. Panie Letos, czy pan mnie słyszy? Chodzi o to, że on wiedział, że jest świadek, ale jeżeli to świadkiem byłaby lustrzanka, to nie miałoby sensu, bo ona i tak by nic nie widziała. Zimno, tak zimno, świadek. Jest ci zimno? Nie martw się, będziesz cały. Pomoc jest w drodze. Nie widzi. O to chodzi, on mówił dosłownie, że ona nie widzi. Trzymaj się, panie Letos. Powiedz mi, kim był świadek? Świadek to Syrena. Pan Letos powiedział mi, żeby zapytać świadka i on powiedział o pani. Dlaczego miałby to zrobić? On wiedział, że jesteś ślepa. Ja nie wiem. Co właśnie powiedziałem? Musisz nauczyć się myśleć za siebie. To znaczy? Nie ma w tym żadnej tajemnicy, jeżeli przypomnisz sobie wszystko, co on powiedział. Pomyśl o ostatnich słowach, raz jeszcze. Świadek jest syreną? Słyszeliśmy te słowa wiele razy, razem z małym dodatkiem od naszej obrony. Sam dobrze pamiętam, ale to zdanie nie jest tym, o czym mówię. Właśnie to, co on powiedział przedtem. Przedtem? Co było przedtem? Ha! Zgadza się. On próbował ci powiedzieć. Nie powiedział, że nie widzi. On nie mówił o sobie. On mówił o świadku. Rozumiem. Każda obrona to nie zrozumiała. Cóż, Herr Czelasty? Spróbuj się zrealizować i spójrz na fakty.
jako pierwszy następnym razem. Ale na... Tlatier nie bierze jeńców w tym procesie. Nie bierze jeńców, chłop. Spokój, spokój! Przypomnij sobie wcześniejsze zeznania lustrzanki. Byłam w drodze na scenę, ze sceny na wyjście na barstage. Usłyszałem dwa strzały. Nie mogłem nic zrobić, żeby to powstrzymać. Ale ona nie mogła słyszeć tych strzałów. Chyba to dowiedliśmy. To nie jest tutaj najważniejsze, sędzio. Hmm? W momencie, kiedy on strzelił, pan Letos był świadkiem jej przez okno. Dlaczego inaczej miałby nazwać ją jako świadka? Ach. Ale ja naprawdę nie słyszałam. Dwa strzały i głos mężczyzny. Niestety, to jest niemożliwe. Okno było zamknięte. Przepraciliśmy już symulację, oczywiście. Ale to było takie jasne. Gdybym usłyszała ten głos jeszcze raz, od razu bym go poznała. Wysoki sędzio! Wysoki sądzie. O co chodzi, strażniku? Nie widzisz, że prowadzimy tutaj proces? Mamy rezultaty ze śledztwa. Ze śledztwa? A, numer Interpolu, który pan Letos nam zostawił. Cóż, posłuchajmy. Będziemy to przesłuchanie później. Ty wiesz, crescent. Proszę o raport. Zaraz się dowiemy. Zadałem pytanie Interpolowi o ten numer. Jestem pewien, że znajdziecie odpowiedź, że uznacie odpowiedź za intrygującą. Szybko, jak zawsze, Darian. Cóż, proszę nam powiedzieć o tym numerze. Czy pozwany jest sekretnym agentem? IPXX314206. Agent zarejestrowany pod numerem? To był Romain Latos. Kurde, wiedziałem. On coś sprawdzał. Ja coś tak czułem, w sensie, w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się... Kurde, ale to jest porąbana sprawa. Ochroniarz pada, jeśli okazuje być sekretnym agentem. Ślepy okazuje się nie być ślepy. W sumie nie wiadomo, co to dokładnie, co oznacza. Nieślepa okazuje się być ślepa. Co? Naszym agentem pod przykrywką działającym na terenie był sam pan Letos. On był najwidoczniej pośrodku operacji. Operacji, nie chodzi o operację medyczną, tylko taką operację pewnie, no właśnie taką skrytą, pracę agenta, o. Więc kiedy on napisał te literki, próbował nam podać swoją tożsamość. A ostrożny zabójca próbował je zetrzeć. W sumie, patrząc na to, tutaj coś będzie jeszcze napisane, coś tu jeszcze będzie ukryte, bo tak. Mieliśmy osobę, która jest ślepa i osobę, która ją prowadziła i się okazało, że to jest jakby lustrzane odbicie. W sensie tak, lustrzane odbicie, że jedna tak naprawdę nie jest ślepa, a jest tą prowadzącą, a ta prowadząca tak naprawdę jest tą ślepą. Tutaj mamy agenta. Coś tu się odbije z tym. Ja myślę, że on może chciał na kogoś wskazać, może Darian teraz nam podaje jakąś nieprawdziwą informację. Coś tu jeszcze będzie. Czuję, ciężko mi to nazwać, ale coś tutaj czuję. Ostrożny zabójca... Tak, to już czytałem. Pan Letos był agentem Interpolu pod przykrywką. Więc to, że on był menadżerem lustrzanki, było tylko przykrywką, prawdopodobnie. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, której się dowiedziałem. Cóż, Val. Dotyczy 45-kalibrowego rewolweru, narzędzia zbrodni. No na to, że należał do Romaina Latosa. On miał pozwolenie Interpolu na posiadanie broni. A numer rejestracyjny tego rewolwera pasował. Więc ofiara została zabita swoją własną bronią. To ma sens. Ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto nie był agentem Interpolu, używał tak dużo rewolwera. Więc ofiara to był sam agent Interpolu, działający pod przykrywką. To w sumie bardzo się składa dobrze i bardzo pasuje, ponieważ tak naprawdę ten rewolwer, jeżeli był w stanie komuś urwać dłoń, no w sensie to chyba trochę przesadzili z tym opisem, ale no, jak miał tak ogromny kaliber z takim potężnym odrzutem, no to pasuje, że tak naprawdę
nosił lutarki zwalisty chłop. Ciekawe, jak to się wiąże ze wszystkim? Musi się jakoś wiązać. Ktoś by pomyślał. Tak, jakoś musi. Dziękuję za spojrzenie dla nas na tą sprawę. Detektywie Crescent, to wielka pomoc. O, żaden problem, Wysoki Sądzie. Będę wychodził. Ktoś to zatrzymał? Ten głos? To ten głos? Chwila. Lucianko, czy coś się stało? Ten głos przed chwilą. Darian? Pan Darian, tak? To był on. Jestem to pewna. To był on? Chyba nie mówisz, że... Ten głos, który usłyszałam, mówiący do pana Letoza, kiedy usłyszałam strzelaninę, to był on. To był pan Darian. Co, ci żart? O, wow! Co? Nie ma szans. W sali sądowej wybuchł taki chaos, że proces został tymczasowo zawieszony. Nigdy nie widziałem, żeby stało się coś takiego. Oczywiście. Nie codziennie się dostaje takie oskarżenia. Lustrzanka wskazująca Dariana Crescenta. Nie tylko jest gitarzystą, ale on jest również detektywem. Czy to naprawdę mógł być głos lustrzanki, który usłyszała lustrzanka? Rzeczy szybko się zmieniały i szczerze, nie byłem pewien, czy za tym nadążą. Hej! Nie ma teraz mazania się, Apollo. Zapisujemy oczywiście. Kontynuujemy. Szczerze? Naprawdę? Nie wiem, jak na to wszystko spojrzeć, wam powiem szczerze, bo jak dla mnie... Spotkałem się w komentarzach ponownie, oczywiście referuję zawsze do komentarzy, bo no je czytam, nie czytam za bardzo opinii w internecie, bo mam trochę tej opinii w samej sercji komentarzy. Naprawdę, coraz bardziej próbuję sobie zrozumieć, jak ta część może się komuś nie podobać. Rozumiem sentyment może do takich głównych postaci jak Phoenix, jak Miles, którzy tutaj, no Milesa jeszcze nie widzieliśmy, nie wiem czy w ogóle zobaczymy. Phoenix tak naprawdę pojawił się, no w pierwszej sprawie miał trochę największą rolę, teraz tak naprawdę w drugiej pojawił się jako postać trzecioplanowa, w tej chyba nie wiem czy się pojawił, chyba się nawet nie pojawiła jeszcze ani razu. Ale naprawdę, sposób radzenia spraw, no według mnie patrząc na trzecie sprawy pozostałych części, no to na ten moment, po pierwszym procesie, mamy najciekawszą sprawę i najlepiej przeprowadzoną. Ale próbuję sobie przypomnieć. No tak, w każdej był chaos, ale w każdej ten chaos był taki jakiś bez wyrazu. Tutaj tak naprawdę wszystko jest już... Może nie chodzi o to, że tu wszystko jest jasne, bo to by było słabe. Ale tej tak fajnie to się trzyma wszystko kupy, tak fajnie wszystko ze wszystkiego wynika. No i pojawiają się... Oskarżają, no przepraszam, że mówię o tym tak na tle tutaj na forum naszym dużym, bo nie każdy czyta komentarze, ale na przykład zarzucanie błędów logicznych do całej tej serii, no dla mnie jest po prostu śmieszne. Dlaczego? Bynajmniej nie chodzi o to, że ta gra nie ma błędów logicznych. Ba, ja bym powiedział, że ona się na tych błędach logicznych opiera. Przecież wszystkie te sprawy, jakbyście cofnęli sobie pamięcią do trzecich spraw pozostałych części, to była jedna wielka bzdura zazwyczaj. I cała ta gra to jest jedna wielka bzdura, ale to jest w niej najpiękniejsze. W żadnej sprawie może poza jakąś pierwszą sprawą pierwszej części, która była tak prosta, że tam nawet nie dało się co pokombinować, to właśnie to jest świat Ace Attorney. On jest szalony, on jest przewidywalny, on jest wręcz zabawny, a wręcz śmieszny momentami i to jest taka parodia jakby zarówno systemów prawniczych, jak i potężne wyolbrzymienie postaci, które sprawiają, że Ace Attorney jest tak popularną serią. Tutaj, jeżeli ktoś gra w tą grę i szuka w niej logiki, to naprawdę się przejechał. Chyba po prostu ma wzrok tak dobry jak lustrzanka, czyli nie za dobry. Bo naprawdę to jest seria, w której nigdy nie szukałem logiki i zawsze w tych sprawach, kiedy już zaczynało się, no nie wiem, na przykład jakiś latający
latające półpiersie z cylindrem i z peleryną łamiące komuś głowę, czy powiedzmy ktoś nadziewający się na płot, czy powiedzmy przedzielone w jakiś porąbany sposób bar, no to od razu zdałem sobie sprawę, że to po prostu jest fikcja w najczystszej postaci. To jest najpiękne, nikt tutaj się nie zostawia i to nie szuka, nikt nie powinien tego jakoś, w sensie inaczej, jeżeli ktoś może to zauważyć, owszem, ale nie ma co gloryfikować jednej sprawy na tle innych spraw, kiedy oczywiste jest to, że nie ma tutaj tak naprawdę dobrej sprawy logicznie, jakoś specjalnie. Ostatnia sprawa trzeciej części, która była, no według mnie, jedną z takich ciekawszych i bardziej mocujących, to było nieskończone po prostu morze zapętlających się bezsensów i nonsensów logicznych, ale była świetna. Była świetna, tak samo sprawa 1-4, tak samo sprawa 2-5. To wszystko były naprawdę świetne sprawy. 1-5 sprawa. Czy tam nonsens broni nonsens? Przepraszam za taki wywód tutaj. Ja zazwyczaj już o takich rzeczach staram się nie adresować takich rzeczy, po prostu piszę z daną osobą w komentarzu, ale w sumie tęsknię trochę za tym i tutaj jest dobry moment, bo i tak pewnie już dzisiaj dużo śledztwa nie zrobimy, także warto to zauważyć. Bynajmniej to też nie jest Witch Hunt, jeżeli ktoś ma taką opinię, to nie sobie ma, ale słuchajcie, to jest absolutnie, jeżeli szukacie logiki w Westernie, to nigdy nie polecam wam to robić, bo to po prostu nie ma sensu, najzwyczajniej. Hej, Apollo! Co? Cóż, no wiesz, właściwie to nic. Fajno. On myśli coś, albo nie? No powiedz to. Suspens, Boże. O Jezu, no brakuje mi słowa. Suspense. Ta niepewność, no ta niepewność mnie po prostu daje mi aż ulker, a nie, ulker to nie mam pojęcia co to jest, akurat. Aż wrzodów mi daje. Cóż, wiesz jak to było dzisiaj na procesie, prawda? Teraz sobie myślałam, jeżeli miałbyś dać wynik, jaki wynik byś temu dał? Wynik? Boże. To chyba byłoby, no nie wiem, może cóż. Ach. Jestem tak samo kiepski jak ty. Widzisz? To jest takie niejasne. No oczywiście. Raczej uniknął werdyktu winnego, co jest już czymś. Choć nie powiem, że jestem jakkolwiek mniej zdezorientowany co do tej sprawy. Zapytałem Interpol o ten numer. Jestem pewien, że uznacie tę odpowiedź za intrygującą. IPXX314206. Agent zarejestrowany pod tym numerem? To był Romain Latos. I ofiara, pan Latos? To pomyślał, że on będzie agentem Interpolu pod przykrywką. Co za bałagan. Nie mam pojęcia, co on badał. Cóż to prawda, ale wiemy, kto postrzelił. Strzelanka powiedziała przed całym sądem. Chwila. Ten głos tutaj. To był on. Jestem tego pewna. Ten głos, który usłyszałam, gadający o panie Latosie, i usłyszałam strzały, to był on. To był pan Darian. Fajna tajemnica, Apollo. Kocham tajemnicę, ja też kocham tajemnicę. Ale wiecie, co mnie zostawia w tej sprawie? Ja osobiście, no tak mówię, troszkę ten proces, który mi się rozległ w czasie, ale ja nie pamiętam, kiedy my doszliśmy do faktu, że nie było słychać tego, co się działo, no bo tutaj pod koniec było powiedziane, że one nie mogą usłyszeć strzał, bo okienko było zamknięte. I okej, czy było zamknięte, czy nie było, załóżmy, że było. Ale dlaczego nie mogą usłyszeć strzał? Strzał jest dosyć głośny. Czy coś mogło jeszcze blokować? Czy te sale były dźwiękoszczelne? To jest trochę zastanawiające. Co do tego głosu, to szczerze powiedziawszy, no powiedziałbym, że mam pewną teorię, w sensie w zależności co ona usłyszała, ale czy to nie było tak, że dźwięk ze sceny szedł do tej garderoby? Czy jest szansa, że ona może usłyszeć dźwięk ze sceny, jak coś mówi na scenie ten koleś? To jest interesujące. A ja nie. Skoro mowa o tajemnicach, co z panem Wrightem? Z chęcią zapytam go opinię. Teraz kiedy o tym wspominasz, nie widziałem jakiegoś jakiś czas tatusia. Co on jest już przybłędą? Która
przypamięta się i odejdzie? Nie powiedziałbym tego w ten sposób, ale on przez sporo przechodzi. Jakąś ściśle tajną misję prowadzi. Tak powiedział. Ściśle tajną? Siart, nie możesz polegać na nim, żeby cię ocalił. I masz mnie do pomocy, dam radę. Ta racja. Cóż, czas się marnuje, jak mawiają. Wracajmy do śledztwa. No i to jest nastawienie. Zanim przejdziemy do śledztwa, które już pewnie nie w tym odcinku będzie, to chciałbym... Co to jest Sunshine College? Sunshine Coliseum? To za miejsce ciekawe. Póki nie zapomnę... Pan Charlie. Roślinka w doniczce. Ha? Jego liście wyglądają na trochę brązowe. Dzień dobry, panie Charlie. Panie Charlie, twoje liście. Może nie dawałaś mu wystarczająco wody. Nie, to musiał być stres. On jest zmartwiony tym nowym rekrutem w biurze. Hej, nie zwalaj tego na mnie. To ty go polewasz, racja? Była tura tatusia, żeby go podleć w tym tygodniu. Pan Wright był na tej swojej ściśle tajnej misji, prawda? Przepraszam, panie Charlie. To wszystko moja wina. Podleję cię wkrótce, obiecuję. Oho. Dziwne. Splitboard Lairs at me from the... Te pudło patrzy na mnie ze ściany? Nieważne, jak wiele razy widzę je tutaj. To wciąż wydaje się być dziwne, to Apollo mówi. Naprawdę? Ja się do niego przyzwyczaiłam, po tym jak dorastałam. I ono zawsze było przy mnie w domu. W jakim ty domu dorastałaś? I was hiding in there. Ukryłabym się tam, gdybyś miał drive chowanego. Chodzisz? Jakby... Slajdujesz, przykręcasz, no powiedzmy, przewijasz te sercje, rozstępujesz i nie można cię znaleźć. Na pewno byś się schowała. Okej, nie chcemy chapaczyć wszystkiego, bo nie ma sensu. O czym możemy pogadać? O Darianie oraz agencie Leto. A, pogadajmy. Lustrzanka walnęła dzisiaj prawdziwą bombą w sądzie. To był Darian. Lustrzanka powiedziała, że ona nigdy nie zapomina głosu, racja? Takie super. No chyba. Jak to się nazywało? Słonie uszy? Na pewno tak to się nazywa. Chyba to nie oznacza to, co myślisz, że oznacza. I ona musi się mylić tym razem. Mylić? Dlaczego? Bo jeśli spójrz. Te strzały... były podczas koncertu. Zgadza się. Ja wtedy paliłam... wtedy po prostu byłam na scenie, w sensie na potańcówce. Racja. Spojrzałaś na scenę? Może... na Dariana? No pewnie, że tak. On jest jednym z gitarzystów Gravinerów. On jest taki super. Och, racja. Wszyscy Gravinerzy mają solidne alibi. On nie musi strzelić pana Letosa na zapleczu. Ale Lustrzanka usłyszała go, prawda? Usłyszała Dariana na zapleczu, racja? Coś albo się myli, albo bardzo kiepsko kłamie, albo głośniki. Agent Letos? Agent Interpolu, Zastanawiałam się, czym jest ten Interpol? Ha? Interpol? To są tacy ludzie, którzy łapią międzynarodowych przestępców. Dlaczego mogą się nazwać międzynarodową policją? Interpol? Zamiast robić jakieś głupie nazwy. Tak. Znaczy, myślisz, że... on badał Lustrzankę? Co? Dlaczego miałby to robić? Ona nie jest kryminalistką. Ona nie może być. Nie da się zwieść przez wygląd. Tylko tyle mówię. A pamiętaj, że jestem magikiem, Apollo. Zauważam palm coin? At few faces? Co znaczy palmed coin? Nie wiem, co to znaczy, nie tłumacz mi tego. Jakąś tam monetę z 50 paces? 50 paces? 50 kroków. Gdyby to tylko było takie łatwe, tak siak wiemy, że on na czymś pracuje. Ciekawe, czy to ma coś wspólnego z... czymś. Czymś jest nasza sprawa. Mam na myśli to ostatnie coś. Coś w tym stylu. Szczerze? Ta cała rzecz sprawia, że aż boli mi głowa. Co kombinował pan Letos? Ha, 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 ha!
Trusi? To był jeden z twoich... Czy to była jedna z twoich sztuczek? To nie byłam ja. Nie umiem sprawdzić, nawet żeby pan kapelusz się tak śmiał. O! Zaczął zarazem kiedy mundane? Mundane to jest... ziemny. To taki mugol daje... daje się cudom. Słowo jest szeptane, a to słowo to... Ramaer. Hej, tamtego dnia. No właśnie, on jeszcze był w tej sprawie. Co tam? Może się okaże, że to po prostu on. To było trochę głupie, ale... Nie wyobraziliśmy sobie tego, prawda? On nosił cylinder. To jakiś twój przyjaciel? Oj nie. Znów się spotykamy. Miło mi się poznać. Kim jesteś? Nie możesz przestać tak się uśmiechać? To ty! Wujek Valant! Wujek Valant? On jest twoim wujkiem? Nie rób tasie. To jest wielki... Dramar. Jezu, nie wiem, jak to jego czytać. Valant Dramaraj. Dramaraj? Valant Dramaraj? Dramari? To pewnie coś wielka dramatyka się nazywa chłop i ja nie umiem go przeczytać, żeby było śmieszniej. Ale no wydaje mi się, że to się czyta Dramari? Valant Dramari! Wielki mak. Tak, to ja! Wielki Valant Dramari! Tak jak w telewizji. A możesz przestać się tak uśmiechać? Minęło trochę czasu, panie Trusi. 7 lat, tak dokładnie, 7 lat, okej. Okay. 7 lat, ale niestety to jest koniec odcinka. Na kolejny nie będziecie musieli czekać co prawda 7 lat. Mam tylko nadzieję. A trochę krócej. Pamiętajcie, żeby zawsze patrzeć rozpiskę, jeżeli nie jesteście pewni, kiedyś pojawi kolejny odcinek waszej ulubionej serii. Tam wszystko jest zawsze rozpisane, o której rodzinie. Zawsze o 16 albo 18 w dany dzień. Ale warto zacząć który dzień, śledzić takie rozpiski, dołączyć na Discorda. Słuchajcie, bądźcie aktywni, to naprawdę jest ważne w takim community. Każdy komentarz, fajnie sobie dyskutować w komentarzu, wpadać na streamy, wpadać na Discorda, popisać sobie coś. To jest właśnie buduje naszą społeczność, także zachęcam. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zapraszam do opisu, gdzie macie media społecznościowe moje. No i cóż, trzymajcie się ciepło. Hej, pa, pa.